Siema, z tej strony Rento. Witam was w waszej ulubionej serii Przygody Bulldoga Francuskiego Montka. Zakupy bez zbędnego pierdolenia. Znowu szabrujemy komisy w okolicy i tym razem mamy do zaprezentowania sprzęcik firmy Pionier, a będzie to DVD player. Oczywiście kiepski żarcik, ale tak, to był żarcik. Jest to opakowanie, jak to się mówi, zastępcze. Jakiś czas temu za pośrednictwem Lemona z kanału Retro Gulasz udało mi się nabyć 3 oryginalne gry w Big Boxach na Amigę, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Tak więc zaczynamy. Pierwszą grą, jaką udało mi się kupić, jest oczywiście Alien Breed The Killing Grounds. Alien Breed 3D 2. Jak to mawia Retro Bajter, jest to kultowy dla mnie tytuł. Dlaczego kultowy? Bo nigdy nie miałem Amigi, na której mógłbym sobie pograć w tą grę. 2 dyskietki, instrukcja, tabela kodów. Gierka przeznaczona do Amig wypasionych 1200 oraz Amiga 4000, czyli ty z kościami Aga. Drugą gierką, którą udało mi się w tym samym zestawie od tego samego sprzedawcy nabyć, jest gra Body Blows Galactic. Dwie dyskietki, instrukcja. Gierka również przeznaczona do Amig z kościami AGA. Akurat do serii Body Blows mam ogromny sentyment. Mimo tego, że gierki tak naprawdę są słabe, to ja uwielbiam grać w serię Body Blows. I trzecią grą, którą nabyłem w tym zestawie, jest dla mnie perełeczka. Jest to gra Pit Fighter. Doskonale znana z salonów gier bijatyka z postaciami jak z filmów. Na początku lat 90. w salonach gier totalne opatrzczeny. Wersja na Amigę tej gry jest tragiczna, mało grywalna, ale Big Boxa z taką grą warto mieć. A że ja jestem wielkim fanem bijatyk wydanych na Amigę, nie mogłem sobie przepuścić tej okazji. Dwie dyskietki, instrukcja i jakaś reklamówka. Jak myślicie, ile za nie dałem? Te 3 gierki kosztowały mnie 270 zł, czyli można powiedzieć, że po 90 zł sztuka. Tak więc dla mnie to była mega okazja, bardzo się cieszę z tego zakupu. Gierki za chwilkę lądują na mojej półce, niestety będę musiał zrobić dla nich miejsce i porządki, ale po to właśnie kręcę ten unbox. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnych filmów, strzałeczka, hej!